Cześć, tu Tytus z Pixel Retro Shop. Dzisiaj bierzemy na tapetę grę 07 Zgłoś się na małe Atari. To jest nowa gra, wydana w 2017 roku. Miała premierę na zlocie atarowskim Silly Venture w Gdańsku w grudniu tego zeszłego roku. No to co, lecimy. Grę odpalamy na prawdziwym Atari. Podłączonym jest też podłączone CO2SD, urządzenie, które umożliwia wczytywanie programów i gier na małe Atari z karty SD. Tutaj mamy patronów medialnych, atarionline.pl, Instytut Pamięci Narodowej, bo gra jest historyczna, jest śmieszna, ale historyczna, więc udało się autorom uzyskać patronat Instytutu Pamięci Narodowej. Wydawca Retronix, wydawca gry, bo gra jest wydana na wersji pudełkowej, na kartridżu. Można ją kupić, będzie już niedługo u nas w sklepie. Ale też jest gra do ściągnięcia w internecie, autorzy jakby ją uwolnili i można ją ze stron atarionline.pl ściągnąć sobie, uruchomić w emulatorze, albo właśnie tak jak ja uruchamiam na prawdziwym sprzęcie z CO2SD. 07 Zgłoś się. Dobra, lecimy. 07 Zgłoś się. Wersja na komputery Atari. Grafika Krzysztof Kazziębik. Kod Adam Mafi Sokołowski. Muzyka Michał Caruso Brzezicki. Wersja oryginalna na ZX Spectrum Kuba Rozpruwacz. Ciśnij dowolny klawisz. To jest gra tekstowa. I sobie w nią właśnie pogramy. Zwróćcie uwagę na grafikę. Super grafika jest, pixel artowa, bardzo fajna. Porucznik toporny, przebywający na wczasach funduszu, w czasów pracowniczych, klawisz nad Zalewem Koronowskim w Borach Tucholskich. Przypadkowo natrafia na ślady opon BMW, po których rozpoznaje bezbłędnie, że w okolicy przebywa groźny aferzysta gospodarczy. Cień aferzycy zaćmiewa radość wypoczynku porucznikowi topornemu. Wie on, że nikt nie wie, co właściwie knuje aferzysta, ale wie, że odnośne organa są pewne, że mogłoby to przynieść niepowetowane straty. Porucznik toporny stawia sobie ambitne cele. Po pierwsze, ująć aferzystę. Po drugie, ustalić, co właściwie zamierzał popełnić. Ty jesteś porucznikiem topornym, działasz samotnie i nieoficjalnie. Urlop. Czyha na ciebie wiele trudności i niebezpieczeństw. A przy tym musisz się spieszyć, bo każdy dzień zwłoki to strata trzech posiłków FWP klawisz opłaconych z góry. Czy starczy ci odwagi, aby podjąć tą grę? No chyba zrobimy, że tak. Stoisz przy polnej drodze, ślady BMW wiodą w kierunku miasteczka. W pobliżu leży pijany konserwator linii telefonicznych i jego rower. W polu widać traktor. Możesz zabrać rower, nadużyć władzy, rekwirując traktor, połączyć się z kimś w miasteczku przy pomocy słuchawki starczą zwisającą ze słupa. Iść pieszo do miasteczka przez las, poczekać na okazję. My zabierzemy rower. Nie ujechałeś daleko. Rower nie ma hamulców i powietrza w przedniej oponie. Wpadłeś na drzewo, rozbijając rower i doznając obrażeń ogólnych. Możesz czekać na pomoc, iść dalej pieszo, zrezygnować z pościgu i wrócić na obiad do FWP klawisz. No, pójdziemy pieszo w takim razie. Zdecydowanym krokiem wkraczasz na leśną ścieżkę, pogwizdując w rytm marszu. Czujesz jednak narastające zmęczenie. A tu tymczasem... zapada zmrok. Idziesz na nosa, starając się utrzymać kierunku w lewo, w prawo, naprzód, aby dalej. Idziemy naprzód. Błądzisz w ciemnościach całą noc, aby rano stwierdzić, że po nużącym marszu dotarłeś do FWP klawisz. Masz dość przygód. Coś czuję, że przegraliśmy. Bardzo słusznie. Aferzysty nie złapiesz, ale w FWP klawisz straciłeś tylko jeden obiad. Dobre i to. Nie udało się, toporny. Awansu nie dostaniecie. No cóż, spróbujemy jeszcze raz. 07 Zgłoś się. No naprawdę ja widzę ogrom tutaj włożonej pracy w tą grę. Też słyszałem od autorów, jednego z autorów gry, Kaza, że jest planowana wersja na komórki, ale tam mają być jakieś udogodnienia, na przykład dla niepełnosprawnych w tej grze. No bardzo ciekawe, ciekawy pomysł, fajnie by było, gdyby oni to właśnie wydali na Androida, no bo wiadomo, no Atari super, ale to jest naprawdę fajny kawał dobrej roboty, która moim zdaniem mogłaby wypłynąć trochę na szersze wody,
Muzyka, grafika naprawdę na wysokim poziomie. Dobra, jesteśmy topornym, tutaj jest dalej to samo. Ty jesteś porucznikiem topornym, tak, podejmujemy misję i jesteśmy znowu na tej polnej drodze, ślady BMW w kierunku miasteczka, zabraliśmy rower i nam się nie udało, no to teraz możemy tak, nadużyć władzy rekwirując traktor, połączyć się z kimś w miasteczku przy pomocy słuchawki starczą zwisającą ze słupa i śpieszę do miasteczka, albo czekać na okazję, no to spróbujemy złapać stopa. O! Jest syrena. Nadjeżdża syrena z księdzem za kierownicą. Co robisz? Prosisz, żeby podwieźć cię do dworca PKS. Proponujesz pogoń za syreną, za BMW. No, proponuję na dworzec PKS. Na dworcu PKS brak czytelnego rozkładu jazdy. Coś mi to przypomina. Chyba nadal mimo upływu lat tak jest na niektórych dworcach. Od oczekujących obywateli dowiadujesz się, że jedyny autobus do Tucholi odjechał pół godziny temu oraz, że prawie codziennie przyjeżdża tu żuk z GS w Rudzkim Moście koło Tucholi. Możesz czekać na tego żuka albo pójść na rynek. Ja myślę, że pójdziemy na rynek. No, grafika jest naprawdę fajna. Stoisz na rynku, na drzwiach komendy MO, kartka. Jesteśmy w komendzie wojewódzkiej na szkoleniu na temat zawsze czujni. No, tak. Od małego chłopca dowiadujesz się, że BMW pojechał w kierunku Tucholi. Możesz wziąć taksi, wynająć rączego rumaka, podejść do kiosku, spróbować dodzwonić się do komendy wojewódzkiej MO. Pójdziemy do kiosku. W kiosku możesz kupić tygodnik Veto, krem Old Spice, taki jak chyba używał Old Spice'a Agat 07, przepraszam, Borewicz. Plastikowy pistolet na wodę, plan Szczecina, wezmę pistolet na wodę. Wybierz jeden przedmiot, kupiłeś pistolet na wodę, okej. Idziesz na PKS, czy wybierasz się na szosę, aby łapać autostopa? Pójdę łapać autostop. Okej. Znajdujesz się przy szosie, zatrzymujesz auta. Jakieś zatrzyma się, jeśli pokażesz właściwą kombinację dwóch spośród trzech palców. Kciuka, czyli tak. Wskazującego, czyli tak. I środkowego, czyli tak, ale tu masz kombinację. Masz trzy szanse. No i ja tutaj trochę zaspoileruję, bo ja wiem, co trzeba wybrać. Trzeba wybrać znak Solidarności. Czyli taki znak Wiktorii z lat 80. sobie ludzie pokazywali na ulicach taki znak, to znaczy, że byli przeciwko systemowi wtedy i za Solidarnością, za zmianami. Okej, okay, masz trzy szanse. No to dobra, wybierzemy tak, naciśnij odpowiedni wskazujący, a drugi palec to środkowy. Okej, okay. Brawo. I co? Złapałem stopa. Zatrzymuje się stary przedwojenny polski Fiat. No zobaczcie, jaka naprawdę grafika jest niesamowita. Załadowany po dach jakimiś paczkami. Podczas jazdy możesz milczeć zamyślony albo opowiadać z ożywieniem o swojej misji. Co robisz? No może pomilczę jednak, bo to może jest awerzysta. Stoisz przed ośrodkiem sportu, turystyki i prokreacji w Rudzkim Moście. Możesz iść do tak zwanej restauracji, wejść na teren ośrodka albo iść na daleki spacer przez las brzegiem Brdy. A może wejdziemy na teren ośrodka. Zaglądając do różnych domków kempingowych w poszukiwaniu aferzysty, natrafiasz w jednym z nich na atrakcyjną obywatelkę przymierzającą nowy kostium plażowy. Jest on tak pięknie skrojony, że nie możesz oprzeć się pokusie podziwiania. O, podziwiamy dalej. I dostajesz w ucho od męża tej obywatelki. Lądujesz w szpitalu na czas dłuższy. Aferzysta znika w oddali wraz z aferą i tajemnicą. Wspaniałe w czasy w FWP klawisz. Też diabli wzięli. Chyba coś czuję, że przegraliśmy. Nie udało się, toporny. Awansu nie dostaniecie. No cóż. Słuchajcie, moi drodzy, ja nie będę tutaj całej gry przechodził, bo nie będę psuł fanu też. Zachęcam, nawet jeśli nie macie Atari, to ściągnąć emulator i sobie tą grę uruchomić i pograć, bo jest naprawdę fajnie zrobiona i jest no, fajny klimat, ma taki trochę z Barei, trochę właśnie z tego, luźno nawiązuje do tego serialu kultowego 07 Zgłoś się. U nas w sklepie są do kupienia plakaty z tej gry. Będzie już niedługo też można kupić wydaną przez Retronix właśnie oryginalną wersję.
No i zapraszamy Was też tutaj oczywiście jak zwykle do naszego Pixel Retro Shop przy ulicy Świętego Wincentego 7. Wkrótce nowe filmy, będziemy robić serię o różnych grach na małe Atari, też o takich nowych produkcjach na przestrzeni lat, które się ostatnio ukazały. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.